5 lutego, bo nie wyjdziecie w pośpiechu, czytamy w Księdze Izajasza 52:12. Przypuszczam, że zupełnie nie pojmujemy zadziwiającej siły uciszenia się. Zawsze tak się śpieszymy, krzątamy, zabiegamy o różne sprawy, że pozbawiamy Boga możliwości działania, kiedy Pan chce coś wykonać w naszym życiu. Musi najpierw wydać polecenie: zatrzymaj się, usiądź lub zamilcz. Na tym polega błąd naszego postępowania, że zamiast Panu umożliwić wykonanie w nas Jego dzieła, sami próbujemy coś uczynić. By stać się lepszymi chrześcijanami. Wiecie przecież, że gdy jesteście fotografowani, należy stać spokojnie i poddać się wymaganiom fotografa. Bóg Wszechmogący ma jeden niezmienny zamiar w stosunku do nas. Abyśmy stali się podobni do Jego Syna i dlatego powinniśmy wyciszyć się pod Jego wszechmogącą ręką. Dużo wiemy na temat działania, ale może potrzebujemy więcej poznać, co to znaczy cisza. Ucisz się, mój synu, i czekaj spokojnie. W tych dniach czekania nie trwóż sobą znojnie. Wszak tor twój planuje Pan nasz miłościwy. Wie o tych potrzebach, wnet okaże dziwy. A jeśli odwleka, to by udowodnić, że kocha, do większych spraw chce cię uzdolnić. Ucisz się, ma córko, czekaj wolę Pana. Znać pragniesz i całkiem na nią chcesz być zdana. Więc gdy myśl lękliwa się do serca wkrada, a przez to zwątpienie niemoc tobą włada, że Pan twój odwłacza, pomnij w prostej wierze, że cię bardzo kocha, dobra pragnie szczerze. Ucisz się, me dziecię, i czekaj spokojnie, nie zrób ani kroku, aż Pan da rękojmie, że się otworzyła Jego droga, wtedy pójdziesz naprzód z wiarą i nie zaznasz biedy. Jak bardzo radosne będzie serce twoje, jak żwawo podążysz, aż w niebios podwoje. Życie twe wewnętrzne tchnąć już będzie mocą, zapomnisz, żeś czekał nieraz dniem i nocą. Ucisz się, me dziecię, czekaj, cóż większego mógłbyś dlań uczynić, cóż wspanialszego? Tak, niełatwo czekać, wiem, lecz kosztowności zdobyć nikt nie może bez tej cierpliwości. Wszak największą strażą jest utrata duszy. Pan da cudną słodycz, nawet wśród katuszy. Bo nie wyjdziesz w pośpiechu. Niech Wszechmogący Bóg nas błogosławi na cały dzień i da nam przeżywać Jego pokój i radość. Amen. Pozdrawiam serdecznie.